Dzień dobry, pani Małgosiu. Dzień dobry, państwu. Małgosia Kokuła, wspólnie z Małgosią będziemy dziś państwu towarzyszyć do godziny 10:00. Jesteśmy jak zwykle. Z kawą to jest bardzo dobry pomysł. Prawda? Ja już sobie tutaj przygotowałem ciecz w naczynku. To już jestem gotowy konsumuj, do zajęć. Taki jest plan, a Małgosia ma dla państwa najświeższe informacje. Zapraszam. Emmanuel Macron rozmawiał z Władimirem Putinem, a Angela Merkel z Aleksandrem Łukaszenką. Obydwie rozmowy dotyczyły kryzysu migracyjnego. Polityczna zgoda w sprawie kolejnych unijnych sankcji wobec Białorusi. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mają być one nałożone na około 30 osób i podmiotów zaangażowanych w sprowadzanie migrantów na Białoruś, a następnie na granicę z Polską i Litwą. Po zakończeniu posiedzenia ministrów spraw zagranicznych krajów Unii, szef polskiej dyplomacji nie ukrywał zadowolenia z przebiegu rozmów i zapewnił, że Polska może liczyć na wsparcie pozostałych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jak się gra sercem, to się przegrywa? No lepiej z nogami, tak myślę, jednak w piłkę nożną. Powiedział, że trzeba głową. Też. Można. Na pewno, no przykra sprawa. Przykra sprawa, ten wczorajszy mecz. I przykra konieczność, jak mówił pan minister Sasin, te podwyżki. Ojej, ale to... Tak, ale to przykra sprawa. Przykre to jest wszystko takie. No i cóż możemy zrobić? No, przykro jest. Ale chcieliśmy państwu poprawić trochę humor, żeby nie było na shopping. A co mi kupisz? Do nowego, a nie, to pani sobie sama wybierze, no przecież nie będę pani narzucał niczego. No dobrze. Pani sobie może wybrać. Czy to co jest do wyboru? Kurtka Michaela Jacksona na przykład jest do wyboru. Nie chcę kurtki używać. Ale Michaela Jacksona. Nawet Michaela Jacksona nie to może chcę. Gitarę Erika Claptona pani sobie sprawi. A gitarę Erika Claptona to chętnie. No to już jesteśmy bliżej. A może jakieś gadżety zespołu Nirvana? Ale no. Ta gitara. A gitara Erika Claptona, no dobrze, a coś z... A czekaj, stać mnie na to? A to zaraz państwu powiemy, czy mogę się będzie na to stać. Nowy Jork i Rzeczy Gwiazd na sprzedaż. Kryzys migracyjny na polsko-białoruskiej granicy to też kryzys na granicy Unii Europejskiej, stąd rozmowy przywódców unijnych państw z prezydentami Białorusi i Rosji. Emmanuel Macron rozmawiał z Władimirem Putinem, a Angela Merkel z Aleksandrem Łukaszenką. I o te rozmowy w rozmowie Piaseckiego był pytany Paweł Kowal. Jechał tak szybko, bo może nie zauważył, że nie ma koła. A że świat był trochę przekrzywiony siłą rzeczy, skoro pan był po procentach. Na procentach. Mogło tak być. Mogło tak być, ale swoją drogą zobacz, jak to brzmi. Pędził ulicami Waikiki. Prawda? No tak. Bez względu na okoliczności oczywiście, które były tak jak państwo widzieli. Dobre rozpoczęcie historii. Chciałabym wiedzieć, co było dalej. No zatrzymali go. Chyba, że jakąś inną historię. O kimś, kto pędzi ulicami Waikiki. Można by pewnie opowiedzieć nie jedną taką historię, drodzy państwo. Małgosia Kukuła, dziękuję ci bardzo za dziś. Smacznego. Śniadania.